Cześć Mili, moja Izabela, którzy mnie nie znają jeszcze. Od wczoraj, jak rozmawiałam z moją mamą o dziesięcinie w kościele, przyszła do mnie taka myśl, która bardzo długo we mnie rosła i chciałam się z wami się podzielić, bo to jest myśl, która mówi o tym, jak jest się błogosławionym Bogu, a dokładnie moje świadectwo o moim błogosławieństwie. Więc jak się nawróciłam, już chodziłam tutaj do kościoła, dlatego słuchałam o dziesięcinie i tak jak powiedział Przemek, najpierw zaczynamy myśleć, a potem czuć. Ja rozumiałam, że jest dziesięcina, że trzeba ją płacić. I raz ją opłaciłam na konto, raz dawałam na nabożeństwie, aż w końcu postanowiłam, że usystematyzuję tę czynność, że jest to ważne. I że będę płaciła tylko na konto troszeczkę więcej niż 10%. A potem przyszła miłość do mojego serca w tej kwestii. I stwierdziłam, że to jest mój dom. Ja chcę na ten dom ułożyć pieniądze, ja tutaj wzrastam. Tu są moi kochani ludzie. Fantastycznie się tutaj czuję. A w ogóle to chcę zarabiać pieniądze na tym kościół. I płaciłam nadal dziesięcinę, może 15%. I nadarzyła się okazja, podczas której mogłam dołożyć w jednym miesiącu kolejne 15%. Przyznam szczerze, że nieświadomie, bo nie analizowałam tej sytuacji na poziomie umysłu. Zrobiłam to z serca. I co się wydarzyło? Jakieś 2-3 tygodnie później moja pensja wzrosła o 110%. Dwa razy więcej ponad. A zabawne jest to, że ta pensja to jest 10-krotność tej kwoty, którą dałam z serca. Wtedy jeszcze nie zrozumiałam, że to się nadaje na świadectwo, więc sobie to przyjęłam i było fajnie. Natomiast jest kolejna historia. Jak wiecie, z mojego świadectwa mój tato zginął w wypadku samochodowym, jak miałam 15 lat. I zostałyśmy z mamą same. Wychowywałam się biednie, w szczególności po śmierci taty. Moja mama żyje z bardzo małego świadczenia państwowego. I całkiem niedawno pojawił się w naszym domu w Białej Podlaskiej pan z firmy, nie powiem jakiej, ale z kancelarii prawnej, która zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań. My wychodziłyśmy z założenia, że prawie po 20 latach nic nam już się nie należy, że odszkodowanie, które wtedy otrzymałyśmy, to już jest wszystko. Przestałyśmy w ogóle zabiegać o cokolwiek, zapomniałyśmy o tej sytuacji. A tu z nienacka zjawia się człowiek. Daje nam umowę, w której ta kancelaria zajmuje się tak naprawdę wszystkim. Sprawdziłam tą umowę, okazało się, że jest ok. Podpisałyśmy to bez zastanowienia i ona i ja. I okazało się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe już wpłaciło nam określoną kwotę za ugodę. I jest to 10-krotność mojej dziesięciny. Chcę powiedzieć, że Bóg zapłacił dziesięcinę za mnie na cały rok do kościoła. Ale to nie wszystko, bo jak wiecie, jak się ma świadczenie emerytalne najniższej stawki, to to dziesięcina jest, jaka jest, prawda? Natomiast moja mama otrzymała taką samą kwotę, jaką otrzymałam ja, z tytułu zawarcia ugody ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I zapewniam was, że to jest dużo więcej niż 10-krotność mojej dziesięciny. Tyle, dziękuję. Amen. Amen. Słuchajcie. Dlatego jest to ważne. Ja tłumaczę ludziom bardzo prostą rzecz przez cały czas. I to w ogóle funkcjonuje w każdej dziedzinie życia, że ty żyjesz pod prawem przyciągania. I w pieniądzach to jest bardzo widoczne. Tylko Jezus dużo więcej mówi o pieniądzach niż o sprawiedliwości. A wiecie dlaczego? Bo sprawiedliwości, szeroko pojętej sprawiedliwości, nie widać tak jakby. Natomiast to, co mówiła dzisiaj Iza, my doświadczamy od wielu lat. Rozumiecie? Powiem więcej. Pieniądze są tak naprawdę pewnego rodzaju końcówką naszego charakteru. Jak to pęka,
Częstokroć pęka bardzo dużo rzeczy. Żyjemy na ziemi, gdzie wszystko jest materializowane. Rozumiecie? Tu się rzeczy materializuje, wszystko przekłada na coś. Jesz i to się przekłada na nasycenie. I tak jest ze wszystkim. Wiecie, kiedy my złamiemy pewną mentalność w sobie, że my jesteśmy swoim własnym zabezpieczeniem i zaczynamy szerzyć królestwo naszymi pieniędzmi, tak? To coś pęka, coś bardzo dużego. Kościół, żywy Kościół, ja nie mówię o jakichś popierdółkach, rozumiecie, o miejscach martwych, ale żywy Kościół to jest miejsce, gdzie nasze pieniądze są najlepiej zainwestowane. I nie siedzimy tylko na pułapie prawa zwrotu. To jest za mało, bo ważna rzecz powiedziała Iza, że ja według serca postąpiłam, czyli ona nie postąpiła według wyrachowania. Bo wyrachowanie nie mieści się w kategoriach miłosnych Boga. Ale kiedy serce jest otwarte, to prawo przyciągania, rozumiesz, zaczyna ładować się do twojego życia. Płyną pieniądze, płynie sukces, płynie życie. Amen.